Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef. Udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Nazajutrz arcykapłani faryzeusze poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straże. To już ostatnia stacja Drogi Krzyżowej. Czy to znaczy, że to już jest koniec? Czy to znaczy, że nie ma nadziei? Jest grób, jest ciało. Wygląda, że to koniec. My z perspektywy 2000 lat wiemy, że to nie jest koniec. Że Chrystus zmartwychwstał. Wyszedł z grobu i ukazał się w chwale swoim apostołom. Wierzymy, że Chrystus rozprasza mroki śmierci w naszym życiu, mroki nocy w naszym życiu. Może warto przypomnieć sobie słowa zapisane przez świętego Pawła. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa. Ważne, żebyśmy Go oczekiwali z nadzieją, z tą pewnością, że razem z Nim możemy zmartwychwstać, zmartwychwstaniemy. Mój drogi bracie, droga siostro, dziękuję, że mogliśmy być razem w czasie tych rozważań tu na Duszkach Kalwaryjskich. Proszę Cię, bądź takim zwiastunem nadziei, świadkiem nadziei. W tym świecie, w którym coraz bardziej tej nadziei brak, w tym świecie, w której brakuje wiary, bądź świadkiem wiary i kochaj tą miłością prawdziwą, miłością bezinteresowną, miłością, która jest w stanie podjąć cierpienie, jest w stanie zapomnieć o sobie, aby pomóc drugiemu. Tak jak Chrystus oddał swoje życie za nas, umarł za nas, aby nas zbawić. Bądźmy świadkami nadziei, jak ci wszyscy męczennicy, którzy oddawali swoje życie za Chrystusa. Kościół potrzebuje świadków. My potrzebujemy świadków, każdy z nas. I każdy z nas może być świadkiem. Możemy dać świadectwo nie tylko na ambonie, w miejscach publicznych, ale
Myślę, że o wiele ważniejsze jest takie świadectwo dnia codziennego. Świadectwo przed moją rodziną, przed moimi najbliższymi, przed moimi kolegami. Pamiętajmy też może o tym świadectwie świętej Józefiny Bakhity, niewolnicy, która tyle wycierpiała, a później dawała świadectwo o Chrystusie, że On jest tym Panem, za którym warto iść. On jest tym Panem, któremu warto oddać swoje życie, warto poświęcić swoje życie dla Niego. Nawet jeśli by się to wiązało z jakimiś z jakimiś utrudnieniami, z cierpieniem, z krzyżem, nawet ze śmiercią. Życzę, aby że Tobie, drogi bracie, droga siostro, aby Chrystus był naszą nadzieją, naszą jedyną nadzieją i abyśmy nigdy tej nadziei, którą Chrystus, nie tracić z naszego życia poprzez grzech. A jeśli czujemy, że poprzez nasz grzech, nasz egoizm, jakoś oddalamy się od Niego, od Chrystusa, abyśmy z wielką nadzieją i ufnością Boże miłosierdzie zawsze do Niego wracali i zawsze odnawiali sobie tą nadzieję. Nadzieję, że warto być przy Bogu. Nadzieję w to, że grób to nie koniec. Grób to taki przystanek. Może warto z nadzieją popatrzeć na grób jako zapowiedź zmartwychwstania. Bo nasze życie tu na ziemi się nie kończy śmiercią, ale się zmienia. Przechodzimy w perspektywę życia wiecznego. Niech Pan Bóg zawsze wlewa w serce każdego z nas tę nadzieję. Szczęść Boże i Bóg zapłać za ten czas, który poświęciliście, aby może posłuchać tych rozważań. Mam nadzieję, że przynajmniej jakieś słowo, jakieś zdanie zostało w waszych sercach i pomogło wam przeżyć ten czas Wielkiego Postu, tym naszym wielkim przygotowaniem do świąt Wielkiej Nocy. Szukaliśmy tej nadziei, szliśmy za nadzieją i myślę, że nie zawiedliśmy się, bo nadzieja zawieść nie może. Szczęść Boże.